Cześć, tutaj Ewa z kanału SoulGPS, witajcie. Dzisiaj naszym tematem jest zespół stresu pourazowego, jak sobie z nim radzić. Po związkach z osobami narcystycznymi, osobami, które tłamszą nas, krytykują, jak i również jeżeli zidentyfikowałaś, że pochodzisz z takiej rodziny, to najczęściej w naszej pracy nad sobą mamy bardzo dużo do czynienia z symptomami właśnie tego, że tak powiem, syndromu. Także jest to dosyć skomplikowany temat, bardzo dużo tutaj się dzieje, jesteśmy rozregulowani emocjonalnie. No i należy z tym coś zrobić, prawda? I właśnie konkretnie w tym filmiku chciałam poruszyć temat, czy powinno się spróbować jakichś środków medycznych typu lekarstwa antydepresyjne, czy lekarstwa, które pomagają w sytuacjach lękowych. Właśnie miałam przed chwileczką sesję i zapomniałam wyciągnąć słuchawki. Okej. Czyli jest bardzo dużo na ten temat, że tak powiem, sprzecznych opinii. Z jednej strony niektórzy ludzie mówią, żeby w ogóle nie iść w tym kierunku, ponieważ to zmieni twoją chemię mózgu, twoją chemię ciała i już jakby nigdy nie będzie odwrotu na to. A inni z kolei mówią, że no jeżeli przechodzimy przez naprawdę ciężki okres, ciężki czas, kiedy nasze emocje zalewają nas jak lawina, kiedy doświadczamy tych flashbacków, prawda? Czyli z jednej strony wszystko idzie dobrze, dzień fajnie się układa, nie ma naprawdę powodu do paniki, ale nagle jednak ta panika się pojawia. Nagle pojawia się jakieś wspomnienie, przypomina nam się coś, może to być piosenka, może to być zapach, może to być coś, co w danym momencie widzimy i jakby z powrotem popadamy w te stany bardzo lękowe, jak i depresyjne. No i właśnie stany lękowe i depresyjne to jest jedno z tych właśnie symptomów tego zespołu pourazowego i właśnie jak sobie z nim radzić, prawda? W ogóle co to jest, co w tym momencie przeżywamy. Ja będę do Was dzisiaj dużo mówiła z mojego doświadczenia i będę się z Wami dzielić tym, co ja naprawdę wiem, ale również powiem, że tutaj zrobiłam sobie notatki, zrobiłam sobie listę rzeczy, które chciałam się z Wami podzielić, które również pochodzą od profesjonalistów, od lekarzy i tak dalej, także chciałabym Wam to podsunąć również. Teraz tak, z mojego osobistego doświadczenia stany lękowe, jak i stany depresyjne to są troszeczkę jakby dwie strony tej samej monety. Dlaczego? Dlatego, że na przykład właśnie po takim ataku lęku, po ataku paniki, kiedy nasze wewnętrzne, fizyczne, jak i również emocjonalne i mentalne zasoby zostają w pewien sposób wypalone, kiedy wręcz nie mamy kontroli, przynajmniej tak czujemy, że nie mamy kontroli nad tym, co się z nami dzieje, intensywne bicie serca, myśli lecą 100 mil na godzinę, prawda? To po takim wyczerpaniu często popadamy później w stan depresyjny. Nic nam się nie chce, brakuje nam nadziei, w ogóle jakakolwiek myśl o przyszłości nas opuszcza, nie mamy energii na nic i tak dalej, mamy ochotę po prostu zasnąć i spać wiele, wiele, wiele lat. Także ja znam to uczucie, też tego doświadczyłam, zwłaszcza a jak i również po, zwłaszcza tym ostatnim moim wybuchowym, silnie wybuchowym związku. Także wiem, co to jest, wiem, jakie to jest uczucie. Jeżeli ty w tej chwili to przechodzisz, to dużo empatii do ciebie. Teraz tak, w języku polskim, bo ja też nagrywam filmik, jak zapewne wiecie, w języku angielskim, nie ma odnośnika takiego neutralnego do mężczyzny i do kobiety. Także ja to muszę podkreślać często w moich filmikach, bo dostaję komentarze czasami od takich troszeczkę zezłoszczonych na mnie mężczyzn, którzy mówią, tylko mówisz o kobietach, to my też mężczyźni cierpimy. I ja wiem, że tak jest. I również Wam wysyłam olbrzymią ilość empatii. Dodatkowo dlatego, ponieważ istnieje pewien rodzaj takiego, nie wiem, to się po polsku nazywa, po angielsku nazywa stygma. To jest taki rodzaj stereotypu, że mężczyzna jest najczęściej tym agresywnym, tym opresorem, tym, który tłamsi, krzywdzi kobiety, tym, który bije, ale tak wcale nie jest, bo też jest mnóstwo takich kobiet. Ja w mojej pracy z mężczyznami, wielu mężczyzn z Polski, z którymi rozmawiam również na ten temat, przechodzi przez absolutny koszmar. Również są tutaj
przypadki bycia pobitym, podrapanym przez kobiety, także wiem, że to również dotyczy Was. Także jeżeli często mówię ona, która doświadczyła czegoś przez niego, to tylko i wyłącznie dlatego, że jestem kobietą i to jest język, który jest mi troszeczkę bardziej bliski. On tak wypływa, że tak powiem, automatycznie. Ale wiecie, że Was nie opuszczam. Wiem, że jako mężczyźni cierpicie bardzo, niektórzy jeszcze bardziej, ponieważ robicie to w ukryciu. Także tyle chciałam powiedzieć. Okej, teraz tak, depresja. Jakie tutaj mamy symptomy? Oczywiście poczucie takiego, takiej beznadziejności i że i takiego czegoś, że nie możecie z tym nic zrobić, że cokolwiek byście nie próbowali, czegokolwiek byście się nie tknęli, i tak to nie przynosi żadnych rezultatów. To jest takie uczucie popadania w taką przestrzeń bez dna, bez końca, ciemną, zimną, wilgotną, nieprzyjemną, i trudno jest nam po prostu z niej wyjść. W pewnym sensie im bardziej próbujemy płynąć przez ten taki ocean smutku i beznadziei, tym bardziej jakby on nas ciągnie w dół. Także tak jest właśnie to najczęściej uczucie takiego bezwładu, ale również to się mówi, że, no, że właśnie jesteście bezradni, o takie uczucie bezradności. Również często w takich związkach, jak i po takich związkach następuje właśnie takie bardzo depresyjne poczucie braku tożsamości. Nie wiecie, kim jesteście. Oddaliście od siebie wszystko i to coś zostało zdeptane, stłamszone, zdegradowane, i czujecie, że ta najpiękniejsza część waszej duszy została w okrutny sposób wykorzystana i wyrzucona. Na tym również oczywiście ucierpi bardzo wasze poczucie wartości. To jest coś, co wydaje mi się potrzebuje bardzo dużo pracy. W ogóle mam limitowany czas, chciałabym mieć więcej czasu na nagrywanie filmików, bo muszę wam powiedzieć, że to jest konkretnie taka okolica, w której chciałabym spędzić więcej czasu, właśnie poczucie wartości, bo dopiero powiem wam, po tym przejściu i po zrozumieniu siebie i po przepracowaniu tego, moje poczucie wartości zaczyna się robić tak silne, że nikt ani nic nie jest w stanie go zakłócić. Także ja tego wam bardzo, bardzo życzę. Chciałabym to w jakiś sposób wam przekazać, ale to w moim przypadku to był proces, jaki również będzie najprawdopodobniej w twoim przypadku. Także dalej krocz w kierunku uzdrowienia. I prędzej czy później do tego dojdziesz. To jest niesamowite poczucie wolności i swobody, żeby już ten wszystek krytycyzm i presja, czy ona jest z zewnątrz, ze środowiska, czy właśnie ze związku, nie ma na Was wpływu. No to jest niesamowite uczucie. To, tak jak mówię, to zajmuje trochę czasu i pracy. Ale to na Was czeka. Co jeszcze? Brak zainteresowania czymkolwiek jest symptomem depresji. Zmienia się nasz sen, nasz rytm snu, zmienia się również nasza dieta, co jemy. W moim przypadku pamiętam było tak, że ja się zamieniłam w takie małe dziecko, które śpi w różnym okresie, w różnych stanach, czasami w nocy, czasami w dzień. To było takie bez ładu i składu. No, z punktu widzenia diety to mi się w ogóle nie chciało jeść przez jakiś czas. Musiałam się do tego, że tak powiem, zmuszać, a jak już mi się zachciało zjeść, to oczywiście to były węglowodany. Pamiętam, jadłam bardzo dużo chrupków ryżowych. To była jedyna rzecz, której mi się chciało. No to nie było najzdrowsze, to nie była oczywiście zbalansowana dieta. Musiałam nad tym trochę popracować, żeby znowu zacząć nabierać energii. Także to takie są często właśnie przejścia. Nie chce nam się jeść, albo właśnie najczęściej właśnie chcemy jeść tych węglowodany, ponieważ one stymulują serotoninę, wydzielanie serotoniny w naszym mózgu, także dają nam to uczucie, chwilowe uczucie szczęśliwości. Ja pamiętam, jak już miałam iść po te chrupki, to miałam chwilę takiego szczęścia. Mówię, o, przecież zjem te chrupki, później zjadłam, później znowu się źle czułam. Także tak to było wtedy. Zmiany emocjonalne, bardzo niesamowita wyostrzenie. Niesamowite wyostrzenie wrażliwości, jak i również takiej irytacji, że najmniejsze rzeczy mnie irytowały i cokolwiek ktoś nie powiedział, już mi się wydawało, że to jest skierowane przeciwko mnie. Także był taki okres intensywnej wrażliwości. No i oczywiście to prowadziło do chęci izolacji, bycia samemu, co też do końca nie było najlepsze, dlatego że w tej izolacji miałam bardzo dużo takich samodestruktywnych myśli i no, trudno było mi sobie poradzić z tym dysonansem poznawczym wewnętrznym, prawda?
bo z jednej strony się zastanawiałam, czy to, co doświadczyłam, było moją winą, czy może prawda jednak była po jego stronie, ale tak naprawdę to stało się to, w taki sposób i dlatego, że to czułam, to musiało być prawdziwe, ale co tak naprawdę jest prawdziwe? I to takie w kółko chodzenie w tej z powrotem, co oczywiście powodowało stany lękowe i nerwicowe, ponieważ właśnie te myśli zaczynały iść coraz szybciej i szybciej. Co mi w tym pomogło w procesie, co mnie z tego wyciągnęło, to jest pisanie bardzo dużo, już automatycznie biorę się za długopis, pisanie w zeszycie moich myśli. To zwalniało mój tok myślenia i również pozwoliło mi po paru dniach zauważyć schematy, zauważyć tematy, które się powtarzały, jak i również spisanie oczywiście tych najgorszych przypadków z tego związku, dlaczego odeszliście, dlaczego odeszłyście, dlaczego podejmujesz właśnie taką decyzję, dlaczego wiesz, że ta decyzja jest ważna. Teraz tak, jeżeli ty jesteś w tej chwili w tym pożarze tych opałów, jesteś w tym związku, wiesz, że musisz od niego odejść, właśnie w tej chwili doświadczasz tego bicia serca intensywnego, być może, że cię zostawił, trzasnął drzwiami i wyszedł, być może, że ona cię obraziła, czy dowiedziałeś się, że cię znowu zdradziła. To jest najodpowiedniejszy czas na to, żeby to wszystko spisać. Starajcie się w tej liście nie pisać rzeczy takich generalnych, typu, że czuję wokół niej smutek i czuję się niedowartościowany. Nie piszcie tego, bo to jest zbyt zgeneralizowane i jak przejdziecie na tą drugą stronę, kiedy będziecie wątpić w siebie, to będziecie myśleć, właśnie będziecie w to wątpić, że a może ja się tak czułem, dlatego że ja mam problem. Ja tak się w sumie czułem w dzieciństwie, może to ma z tym. Rozumiecie, o czym mówię? Także wtedy łatwo jest znowu popaść w tą pułapkę myślenia. Spiszcie konkretne wydarzenia. Zostawiłam je w tym momencie, kiedy najbardziej ją potrzebowałem. Zdradził mnie po raz kolejny z moją przyjaciółką. Trzasnął drzwiami, powiedział mi, żebym i że jestem w ogóle chora psychicznie, prawda? Takie rzeczy, to są, wiem, to są okrutne rzeczy, ale to właśnie o tych ja od Was najwięcej słyszę. Spiszcie te rzeczy. One Wam pomogą w tym procesie odejścia, bo będziecie wtedy mieli ewidentne, czarne na białym przykłady zachowań właśnie tych osób. Co jeszcze? No i oczywiście doświadczamy w depresji totalny brak energii. Jesteśmy wykończeni tym wszystkim. Teraz tak, druga strona tej monety to są właśnie te stany nerwowe, lękowe, nerwica, takie poczucie, że nie możecie znaleźć sobie miejsca. Jesteście wewnętrznie bardzo spięci, wasze mięśnie to też często odczuwają. U mnie tutaj to się właśnie objawiło w szyi, jak i również w dolnych plecach. Tam, i również oczywiście w biodrach. Zwłaszcza jeżeli doświadczacie przemocy seksualnej, to możecie to odczuwać w biodrach. Na przykład robienie niektórych poz w jodze może się wtedy wydać trochę bardziej takie niebezpieczne. Właśnie zaczną się nasilać te flashbacki, być może intensywnie jedna emocjonalna reakcja będzie w Was wtedy wzbudzona. Także zwracajcie na to uwagę, zwracajcie uwagę na to, jak się poruszacie, co czujecie, bo czasami na przykład mogą być emocje skumulowane właśnie w ścięgnach, w takich miejscach, gdzie jakby większe stawy się łączą ze sobą, jak i kości. Także w tej chwili, co mi pomogło bardzo, to jest takie na początku bardzo delikatne. Od tego zaczęłam, jak wychodziłam z tej najgorszej chandry, z tej najgorszej jaskini, po leżeniu i spaniu praktycznie w jednej pozycji tego noworodka po 2 miesiącach zaczęłam głębiej oddychać i się rozciągać i właśnie zauważyłam, że właśnie w tych różnych miejscach kumulują się różne emocje i różne rzeczy, które pamiętałam, przypominały mi się rzeczy. To jest podobnie jak jest na przykład z perfumami, że odczuwamy jakiś zapach i nagle nam się przypominają rzeczy, prawda? Z przeszłości, które doświadczyliśmy. Tutaj było podobnie. Także spisujcie sobie to, na przykład kiedy robię taką pozycję, czy kiedy idę na spacer, czy kiedy idę w to miejsce, przypomina mi się to. To jest takie dociekanie i odkrywanie swojego wnętrza, swojej wewnętrznej architektury. To jest niesamowicie cenne i wartościowe. I po jakimś czasie właśnie to jest fajne, jak zacznie się zauważyć różnego rodzaju tutaj schematy i rzeczy łączące się. Ta łamigłówka nagle staje się jasna, te klocki zaczynają do siebie pasować, będą nam się przypominać rzeczy z dzieciństwa, rzeczy doświadczone wcześniej. Jakby te emocje stają się tym czynnikiem łączącym wasze myśli teraźniejsze i tego, przez co przechodzicie teraz, z tym, co było kiedyś. Jakby takie echo się robi. Jest bardzo interesujące. Ja wiem, że troszkę skaczę dzisiaj z tematu na temat, przepraszam Was bardzo, jestem bardzo podekscytowana tym tematem i tyle mam Wam do przekazania. Okej, co jeszcze, jeżeli mamy właśnie te stany nerwowe, podnosi się nasze ciśnienie.
tutaj chciałabym przytoczyć komentarz, który wysłała mi jedna z moich amerykańskich widzów, Linda. Linda najprawdopodobniej tego filmu nie obejrzy, ale chciałam jej tutaj podziękować. Ona mi wysłała taki test. Ona mówi: ojejku, odkryłam coś nowego. Zauważyłam, że po tym jak dociekłam, jaki jest mój taki odpoczywający puls, to się nazywa puls czy ciśnienie. Tutaj są moje braki w języku polskim. Na pewno wiecie, o co chodzi. Jeżeli macie w ogóle albo jakąś maszynkę do mierzenia tego, albo sami sobie puls jesteście w stanie sprawdzić, albo nawet pójść do lekarza, żeby wam powiedzieli, co jest tą waszą taką bazą, tą podstawą, tym fundamentem. I wtedy powiedziała, że kiedy położyłam się i czułam się bardzo zrelaksowana i w danym momencie pomyślałam o moim byłym, to nagle bardzo mi się podniósł mój puls. Także to jest też bardzo takim częstym punktem dowiedzenia wam prawdy, kim ta osoba była. Teraz tak, możecie sobie to porównać w taki sposób, przepraszam, coś mi się pojawiło tutaj, w taki sposób, że na przykład jak się czujecie przy osobie, która jest spokojna, na przykład wasz przyjaciel, osoba wam zaufana od lat, ktoś, kto wiecie, że możecie na nich liczyć. Czy czujecie podobnie? Najprawdopodobniej nie, prawda? Czyli kiedy macie te takie wahania myśli, mówię wam, umysł nasz jest czasami zdradliwy. Emocje raczej nie, ale umysł tak. I że właśnie sobie zadajcie to pytanie, może jednak to byłam ja, może ta, porównajcie to sobie. Jeżeli ta osoba byłaby naprawdę dla was dobra, zaufana, jeżeli to byłaby osoba, na której możecie polegać, osoba, z którą warto jest budować wasze życie, to nie czulibyście tego w ten sposób, nie czulibyście się tak źle. Okej, następnym symptomem nerwicy to jest szybkie oddychanie, jak i również pocenie się. Jedną z takich ciekawostek, którą chciałabym teraz przetoczyć, to jest, na przykład ja zauważyłam, że dużo ludzi, kiedy właśnie przeszło przez tego typu traumy i próbuje głębokiego oddychania, na przykład idzie na jogę, czy próbuje sobie w jakiś sposób pomóc, zauważa, że to głębokie oddychanie może też sprawę pogorszyć. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy bardzo dużo w brzuchu naszym spiętych mięśni, w których skumulowane jest ta pamięć tego, co się wydarzyło. I jeżeli za szybko chcemy to otworzyć naraz, to ta lawina emocji nas zaleje i możemy mieć atak paniki. Lepiej jest oddychać tutaj wyższymi płucami, kiedy próbujemy się najpierw zrelaksować, zwłaszcza jeżeli mamy atak paniki, niż głębokie oddychanie. Starajcie się wtedy nie oddychać przeponą, mimo tego, że oddychanie przeponą mówią, że jest zdrowe i tak dalej. Nie w tym przypadku. Oddychacie tutaj wysoko i koncentrujecie się na czymś neutralnym, na przykład miejscu w waszym ciele, takim jak wasze dłonie, albo pośladki, albo kolana, albo stopy. Coś, co właśnie nie kumuluje w sobie tej pamięci i tych intensywnych emocji. Również cali się trzęsiemy wtedy, czujemy się zmęczeni, wykończeni i zmęczeni. Bardzo trudno jest nam się skoncentrować, bo myśli, tak jak wspomniałam wcześniej, biegną nam 1000 mil na sekundę. Trudno nam jest po prostu zrobić z tego jakikolwiek sens, je zatrzymać. Wtedy to polecam taką, to jest w sumie taka duchowa praktyka, którą ja od jakiegoś czasu stosuję z cudownymi rezultatami. To jest temat w sumie na osobny filmik, ponieważ to jest naprawdę głęboki temat i to jest niesamowita rzecz, niesamowite narzędzie. To jest zamiast wchodzić w ten tok tych myśli i się w nich zatracać, bo tak najczęściej się z nich zatracamy, budzą się emocje, później emocje z kolei budzą inne myśli, te myśli budzą inne i tak można po prostu w tym wszystkim się zatracić, to podczas kiedy to się dzieje, to jest dosyć taka zaawansowana technika, ale spróbujcie, to jest, obserwujecie to troszeczkę z dystansu. To nie jest zaawansowane, kiedy czujemy się okej. Wtedy to jest bardzo proste, to jest aż dziecinnie proste, bo na przykład sobie siedzimy, myślimy, rozmawiamy z kimś i w trakcie, kiedy mamy tą rozmowę i interakcję, czy sobie po prostu siedzimy z własnymi myślami, możemy jakby zrobić taki krok w tył i zamiast identyfikować się z tymi myślami, identyfikujemy się z obserwatorem tych myśli, czyli wchodzimy w głębszy, spokojniejszy stan świadomości. Teraz tak, jeżeli to praktykujemy, to jest coś, co praktykujemy na przykład w medytacji i mamy już to w jakiś sposób wyćwiczone, wtedy, kiedy dostajemy ataku paniki, to jest bardzo, bardzo pomocne, ponieważ te myśli lecą bardzo szybko i my możemy to troszeczkę spowolnić poprzez właśnie to, że
identyfikujemy się bardziej z obserwatorem niż z tymi myślami. Mam nadzieję, że to, co przekazałam Wam, było w miarę klarowne i będzie Wam, dla Was korzystne. Co również, możemy dostać taką nerwicę nerwową, dzisiaj mówię, cały dzień dzisiaj mówię, a już mi myśli uciekają, okej. Okay. Taką nerwicę, nerwicę społeczniową, towarzyską, tłumaczę z angielskiego, przepraszam, oczywiście myśli, znaczy słowa mi się mieszają troszkę. O czym mówię tutaj, to taki strach przed ludźmi, taki rodzaj agorafobii, niechęć przed opuszczaniem domu. Skąd to się bierze? No mi się wydaje, że tutaj chodzi o zaufanie. Jest po prostu, to chodzi taki punkt kulminacyjny, kiedy już nie ufamy innym ludziom. Zostaliśmy po prostu skrzywdzeni tyle razy, że no nie ufamy. Nie chce nam się zawierać nowych znajomości, nie chce nam się rozmawiać z innymi ludźmi. Boimy się o to, że nas znowu skrzywdzą. To jest taka kumulacja bólu i cierpienia z przeszłości, która nie została wcześniej rozwiązana. I po prostu dochodzi taki moment, że ten tort się robi tak wielki, on się tak piętrzy, że aż po jakimś czasie to wszystko się razem zapada i rodzi się właśnie depresja i stany lękowe. Teraz tak, trochę stresu, trochę takiej nerwicy jest okej. Ten kortyzol jest nam również potrzebny do funkcjonowania. Rano jak wstajemy, dlatego wielu z nas pije kawę, bo to stymuluje nasze gruczoły adrenalinowe. Ja na przykład zauważyłam u siebie, że na przykład kiedy wracam z jakiegoś weekendu, w którym nie pracuję, kiedy mam okazję na to, żeby się troszkę zrelaksować i później muszę stanąć na wysokości zadania, bo mam 100 czy 200 maili do odpowiedzenia w poniedziałek rano, no to jednak serce mi trochę zawali i muszę poczuć jakby tą presję i ten stres, żeby zacząć działać, bo inaczej nie będzie mi się chciało wychodzić z łóżka. Także trochę tego stresu jest okej, żeby działać, żeby coś zrobić, żeby podjąć się jakiegoś zadania. Natomiast jeżeli tego jest za dużo, jeżeli to zakłóca nam nasze funkcjonowanie, no to wtedy mamy problem i musimy do tego podejść troszeczkę inaczej, z innej strony. Teraz tak. Dochodzę w końcu do sedna tego filmiku. Leki. Czy warto? Teraz tak. Ja Wam powiem, będę mówiła tutaj z mojego doświadczenia, ponieważ tak wzięłam, był taki okres czasu, kiedy wzięłam tabletki przeciwdepresyjne i przeciwlękowe. To było dwa w jednym, że tak powiem. I bardzo mi pomogły. Bardzo, bardzo mi pomogły. Nie żałuję tego. Nie żałuję, że tego zrobiłam, że to zrobiłam. Teraz tak, kiedy ja nie zrobiłam tego, kiedy przechodziłam przez ten ciemny okres po tym rozpadzie związku, który doprowadził do tego, że zaczęłam robić filmiki, że zaczęłam robić ten kanał i dzielić się z Wami informacjami. Wtedy przeszłam przez to, że tak powiem w cudzysłowie, naturalnie. Zajęło to trochę dłużej, ale też no, wydaje mi się, że w jakimś sensie no, zagłębiłam się może trochę głębiej. Dlaczego to zrobiłam w taki sposób? Miałam, powiem Wam, troszeczkę taką opinię na temat leków negatywną. Moje tło takie pod kątem zdrowia jest bardziej taka medycyna naturalna, holistyczna i tak dalej. I dalej się tego w większej mierze trzymam. Ale zrobiłam to też dlatego, ponieważ miałam na to czas. Ja przed tym okrutnym, wstrętnym związku, znaczy ten związek mnie tak naprawdę wiele nauczył, także nie powinnam tylko na niego w ten sposób mówić, bo zachowania były okrutne, zachowania były strasznie niszczące i miałam bardzo dużo pracy po tym, ale naprawdę więcej się o sobie w życiu nigdy nie nauczyłam niż to, co właśnie zyskałam dzięki temu w pewnym sensie. I takie myślenie przychodzi z czasem, bo na początku to tak nie myślimy. Na początku to jest po prostu, wszystko nam się zawala i myślimy trochę inaczej. Także stopniowo zmienia się nasza perspektywa. Ale wtedy miałam czas na to, ponieważ ja sobie zaplanowałam przed poznaniem tej osoby, że ja sobie robię rok wolnego. Po 12 latach pracy w korporacjach robię sobie rok wolnego na podróże, jak i na to, żeby napisać książkę. Taki był mój plan. I zaraz przed wyjazdem, gdzieś dwa miesiące przed, poznałam tą osobę. Także po tym, jak doświadczyłam tego wielkiego wybuchu, mówiąc tutaj to oczywiście w takiej bolesnej konotacji,
to miałam tą wygodę, że tak powiem, że nie musiałam gonić do pracy, nie miałam dzieci, nie miałam rodziny, nie musiałam gotować obiadów, nie musiałam się tym wszystkim zajmować. Nie wiem, jak bym dała radę, powiem Wam szczerze, nie wiem. A właśnie wiele ludzi, z którymi rozmawiam, to właśnie ma taką sytuację, że nie może sobie pozwolić na to, żeby przez miesiąc czasu leżeć w łóżku, czy dwa, jak było w moim przypadku, i się leczyć. Mają wiele obowiązków. Także no, moja empatia również idzie do Was. I powiem Wam, że w tym wypadku kompletnie nie nasuwam Wam, żebyście to zrobili, ale wydaje mi się, że gdybym ja była w Waszym położeniu, to zasięgnęłabym być może właśnie coś silniejszego, że tak powiem. Doszedł taki moment w moim życiu, kiedy miałam presję z każdej strony. To było troszeczkę później po tym. I doznałam ja niesamowicie intensywne doznania psychosomatyczne. Wydawało mi się, że gorączka trawi mnie od wewnątrz. Miałam niesamowicie intensywne stany lękowe. Nie wiedziałam wręcz, skąd one się biorą. Bardzo wysoki stres. Bardzo negatywny dialog wewnętrzny. Mimo tego, że dużo już tej pracy zrobiłam nad sobą. Jakby wszystko mi się w pewnym momencie skumulowało. Tutaj chodziło o wiele czynników w moim życiu. Jakby wszystko naraz wybuchło na nowo. I w tym momencie, dlatego że miałam na sobie bardzo dużą ilość obowiązków, poszłam do neurologa, ponieważ bardzo mnie bolała głowa. To było takim już, powiedziałabym, ostatecznym efektem tych symptomów, które doświadczałam, przez które się po prostu nie mogłam nic zrobić. Dni mi mijały, ja nie mogłam kompletnie funkcjonować. I on mi to zasugerował, powiedział być może, że ci coś przypiszę. No i na początku miałam wahanie, ale później powiedziałam, ok, spróbuję. I całe szczęście, że tak zrobiłam, ponieważ przepisał mi coś bardzo, bardzo słabiutkiego. Powiedział, że to nie jest uzależniające. I autentycznie po dwóch dniach przede wszystkim ten ból w tym splocie słonecznym mi całkowicie przeszedł, jak i również spowolniły się moje myśli. Także doznałam troszkę więcej przestrzeni wewnętrznej i tak po dwóch, trzech dniach wróciłam z powrotem do normalnego funkcjonowania. I właśnie o tym w tym momencie pomyślałam, muszę zrobić na ten temat filmik, bo wydaje mi się, że wielu ludzi bardzo cierpi, podczas kiedy wcale nie musi. Można sobie ułatwić to w jakiś sposób. Teraz tak, są różnego rodzaju oczywiście opinie na ten temat. Niektórym ludziom może się pogorszyć. Niektórzy bardzo tyją. Ja akurat tego nie miałam, z czego się cieszę, bo wiem, że gdybym jeszcze w dodatku miała problemy z jedzeniem, mój apetyt był rozregulowany, to miałabym z kolei później to do uporządkowania. Także na szczęście tego nie miałam. Ja to brałam tylko przez 18 dni. Także krótki czas, nawet nie 3 tygodnie, bo miałam przypisane 20 tabletek, wzięłam tylko 18. Ale co mi to również dało, to jest to, że jakby moje ciało i mój umysł był w stanie doświadczyć właśnie tego spokoju. Ja wiem, że ten spokój był w pewien sposób sztuczny, ale dzięki temu miałam jakąś taką pamięć, która się we mnie wyzwoiła, która mi powiedziała, ok, teraz wiem, w jaki sposób, do jakiego stanu chcę się naturalnie doprowadzić. Także przestałam brać te leki, ale jakby pamiętałam, ok, chcę się czuć spokojna, chcę spowolnić moje myśli. Jakby to mi już zostało. Oczywiście muszę nadal to codziennie praktykować, piszę w moim zeszycie, medytuję, ćwiczę jogę, wychodzę na spacery, przeprowadzam ze sobą pozytywny dialog. Kiedy jakieś głupie myśli mi przychodzą do głowy, to od razu używam krytycznego myślenia i zaczynam je im zadawać pytania, prawda? Ok, myślisz, że coś jest nie tak, a dlaczego? Co takiego jest nie tak, prawda? Zaczynam jakby stawać wyzwanie temu wewnętrznemu krytykowi, co jest, wydaje mi się, że jest bardzo ważne. Niektórzy ludzie boją się tego, że branie takich leków może spowodować to, że się zrobią leniwi, nie będą chcieli nad sobą pracować. W moim wypadku tak nie było. Wręcz nabrałam więcej chęci do pracy, ponieważ miałam na to energię, bo wcześniej tej energii nie miałam. Wcześniej leżałam właśnie w łóżku, próbując odespać nieprzespane noce i walcząc z moim bólem głowy. Także to na szczęście mi stopniowo przeszło. Także ten proces zajmuje trochę czasu. Co prowadzi do depresji? Wydaje mi się, że w wielu przypadkach to jest presja. Presja prowadzi do represji, czyli presja z zewnątrz. Później ta presja staje się presją wewnętrzną. Mamy wobec siebie niesamowicie wygórowane oczekiwania. Ciągle nam się wydaje, że robimy niewystarczająco dużo. Biczujemy się wewnętrznie, krytykujemy się wewnętrznie. Wmawiamy sobie, że emocje, które czujemy, są
niewłaściwe, są nieadekwatne, czyli jakby robimy tak zwaną represję tych emocji i po jakimś czasie to się tak nawarstwia, że w końcu popadamy w depresję. Jak już popadniemy w tą depresję, to jedynym sposobem odreagowania są właśnie te stany lękowe i nerwicowe. Także jeżeli przez to w tej chwili przechodzisz, ja Ci tutaj w żaden sposób nie próbuję namawiać na to, żeby brać te leki, ale chciałabym, żeby to było może jedną z takich alternatywnych podejść, bo jeżeli Ci naprawdę jest trudno funkcjonować, w dodatku wychowujesz dzieci, musisz chodzić do pracy i zarabiać pieniądze i masz wielki mętlik w głowie, to czemu nie? Czemu z tego nie skorzystać? Tylko tak jak mówiłam wcześniej, uważaj, ponieważ jest bardzo ważne, co spróbujesz, w jakiej ilości, także rozmawiaj ze swoim lekarzem, żeby dopasować to dla Ciebie, co Ci najbardziej będzie odpowiadało. Także tyle na dzisiaj. Bym mogła jeszcze więcej tutaj Wam opowiadać, ale wydaje mi się, że pół godzinki starczy na dzisiaj. Jeszcze również nawiążę do jednego tematu, który jest dosyć obiecujący. U nas w Polsce to jest chyba temat tabu jeszcze, ale są również terapie używając, które są bardzo obiecujące, głównie na Zachodzie, używając środków halucynogennych typu psylocybina, LSD, ecstasy, to się nazywa w Polsce i tak dalej. To jest coś na totalnie na odrębny temat. To oczywiście musi się odbyć pod nadzorem specjalistów, ale bardzo dużo ludzi wychodzi dzięki temu i tak w miarę permanentnie po takiej sesji, po takim przejściu z alkoholizmów, z różnego rodzaju destruktywnych nałogów, jak i również właśnie ten zespół pourazowy doznaje olbrzymiej ulgi. Także tylko takie ziarenko chciałam Wam zasiać, gdybyście chcieli więcej na ten temat poczytać. Na tę chwilę ja się z Wami żegnam. Aha, i jeszcze jedną rzecz chciałam wspomnieć. Ktoś tutaj coś buduje, przepraszam za hałas, ale warsztaty w Krakowie są już wysprzedane. Mam również w tej chwili dosyć długą listę ludzi oczekujących. Wydaje mi się, że otworzę warsztaty na troszeczkę większą ilość ludzi, żeby było nas więcej niż tylko 10, ale lista jest tak długa, że na tą chwilę bardzo Wam dziękuję za Wasze zainteresowanie. Chciałabym, żeby zrobić ich więcej. Na tą chwilę nie jestem w stanie, ale w przyszłości na pewno. Także oczekujcie ode mnie tego, że zrobię filmik, nagram go w jakimś czasie i dam Wam znać gdzie, jak i co. Dobrze, na tą chwilę się z Wami żegnam, pozdrawiam Was mocno i bardzo dziękuję za Wasze wsparcie. Na razie, pa, pa.